Cześć, dzień dobry. Chcę Ci dziś opowiedzieć o takim nawyku, który czasami obserwuję u swoich warsztatowiczów, który nie pozwala im dotrzeć do pożądanej zmiany. Jeśli na warsztaty spojrzymy w taki sposób, ktoś już wie, że ma w swoim oprogramowaniu coś niekorzystnego, co torpeduje mu happy endy w jakimś obszarze życia. I postanawia pojechać na warsztat i popracować nad rozwojem swojej świadomości po to, żeby w jakiś sposób to oprogramowanie zmienić. No właśnie, i dochodzimy do tej zmiany. No każdy z nas liczy na tą zmianę, każdy z nas ma nadzieję na tą zmianę. Daje pieniądze, daje energię swojego życia w pieniądzach za warsztat i oczekuję zmiany. I czasami pracuję i dochodzę do jakiegoś bardzo ważnego punktu. Na przykład pracowałam ostatnio z pewną kobietą, która często zapada na różne choroby. I mnie bardzo ciekawiło, co w jej nawykach, o których nie zdaje sobie sprawy, są to nawyki energetyczne, osłabiają. I czekałam, oczywiście trop na to, w jaki sposób występuje przeciwko sobie, pojawia się, nawet jakby mówiła o ciastku czy o jeździe samochodem na weekend, to wszędzie, cały czas są tropy do tego kierunkowskazy w naszej narracji, do tego, jak wygląda to niekorzystne oprogramowanie, w jaki sposób ktoś systematycznie występuje przeciwko sobie. I tutaj ten trop dała nam opowieść o rozmowie telefonicznej. Rozmowa z mamą. Rozmowy z mamą, rozmowy z tatą. To jest często niewyczerpane źródło informacji o naszym oprogramowaniu. Wiadomo, to są osoby, z którymi jesteśmy przez wiele lat w relacji, kiedy uczymy się życia. W związku z tym to są osoby, które no, w pewnym sensie współtworzą to nasze oprogramowanie. Po prostu w relacji z nimi tworzy się to oprogramowanie. Także kiedy na wokandę weszła rozmowa z mamą, ja zastrzygłam uszami i sobie pomyślałam, o, tu będzie jakaś ciekawa informacja. I rzeczywiście idzie opowieść o tym, że mama zadzwoniła, mama zapytała, kobieta odpowiedziała, ale mama nie słyszy tych odpowiedzi. Mama jest zajęta tak bardzo mówieniem tego, co sama chce powiedzieć, że właściwie żadna odpowiedź córki ją nie interesuje. Mama nie dzwoni po to, żeby się czegoś dowiedzieć, żeby pozyskać informacje. Mama realizuje jakiś swój wymyślony, wyfantazjowany plan i tylko na tym jej zależy. I to nawet nie jest ważna rozmowa, dlatego nie przytaczam słów. Ważne jest, do czego doszłyśmy, kiedy przytrzymałam czas, przytrzymałam tę kobietę przy tej rozmowie i przy jej samopoczuciu. To jak to jest, jak rozmawiasz z mamą i mama nie rozumie tego, co mówisz. Nie jest podpięta pod ciebie. Tak jakbyś rozmawiała z kimś, kto realizuje swój plan 5-letni bez żadnego respektu do autentycznych informacji, które dajesz. I kobieta na moment zatrzymała się i mówi: coś mnie kuło w serce, kiedy teraz pytasz o tę rozmowę i się nad nią pochylamy. A możemy podejść pod twoje serce i zobaczyć, co cię zakuło? Czy to była igła? Czy to było dłuto? To ja proponuję, a ona mówi: nie, to cierń. Najciekawsze jest, że co bym nie zaproponowała, jeśli to się nie zgadza, ta osoba zawsze dokładnie wie, co ją kuje, co ją ściska, co jest ciężarem. To jest fenomen energetyki, że ja mogę poddać takie schodki, żeby tam wejść, ale jak ktoś tam wchodzi, to zaczyna operować faktami energetycznymi i co ja bym nie powiedziała, on ma swoją narrację, on wie, co tam jest. On wie, że to nie jest igła, nie jest to dłuto. To jest cierń. Zeszłyśmy do serca. Cierń był brązowy. Poprosiłam, żeby kobieta ustawiła się przodem do serca, tyłem do mnie. Czyli tak jakby miała lewą stronę serca, wtedy jak patrzy, po prawej stronie ciała, po prawej ręce, a prawą stronę tego serca z cierniem po stronie lewego ramiona. I to się wszystko zgadza, bo rozmawiała z mamą, a lewa strona odpowiada za kontakty z mamą. Mamy cierń, jakiego koloru?
brązowego, który jest wbity w serce. Pytam, co na to serce? Jak się sercu żyje z cierniem wbitym w jego lewą połówkę? I pada bardzo ciekawa odpowiedź. Serce jest stare. Serce jest zmęczone. I kiedy zaczęłyśmy trzymać uwagę na sercu, to serce weszło w niesamowitą dynamikę wysychania. Już w ogóle cierń nie był ważny. Serce pokazało nam stopniową utratę życia i sił. I poprzez coraz bardziej sflaczałe, coraz bardziej sine, coraz bardziej tracące kolor, coraz bardziej tracące wilgoć, życie, serce skończyło jako takie zmumifikowane, przezroczyste, papierowe, pomarszczone. Mnie się to wszystko kojarzyło z jakąś egipską mumią sprzed 5000 lat, w której tylko zmarchy, tylko przezroczystość, bez życia, bez pamięci życia w ogóle. 5000 lat bez życia. I w tym momencie było dla mnie absolutnie jasne, jej serce pokazało tej kobiecie wytracanie sił, między innymi w kontaktach, w relacji z mamą, która zapewne nauczyła ją wszystkich innych kontaktów. Powiem wam, że to takie spotkanie się w kontakcie z prawdą energetyczną, to znaczy z tym zmumifikowanym sercem, jest wstrząsem bardzo często. Było to wstrząsające dla mnie, było to wstrząsające dla tej kobiety. I jej reakcja była taka. To co teraz mogę zrobić, żeby to zmienić? To jest ta teza z początku filmiku. Przyjeżdżam, chcę zmiany. I najciekawsza informacja jest taka, że tego typu postawa, jak to zmienić, chcę przejść do działania, chcę się nauczyć, jak mogę się z tym rozprawić, jest absolutnie naturalna, ale nie prowadzi do zmiany. Gestalt to super opisuje w swojej teorii, w paradoksalnej teorii zmiany, że my zmieniamy się, kiedy zatrzymujemy się, w tym przypadku przy tym zmumifikowanym sercu, pomarszczonym, i wchodzimy w kontakt z tym fenomenem, do którego doszliśmy. On ma na nas jakieś działanie. My patrzymy, co czujemy, kiedy widzimy te wszystkie zmarchy, kiedy widzimy zmumifikowanie swojego serca. Co my czujemy, jakie mamy myśli, kiedy widzimy, że uciekło z nas życie, że nie ma przepływu energii, że w wizji energetycznej nie ma przepływu krwi w ciele. To już jest naprawdę bardzo poważny stan. Nie dziwię się, że ta kobieta jest chora. I potrzebne jest to zatrzymanie, podczas gdy u wielu osób jest ten natychmiastowy ruch na wyjście z kontaktu z informacją. I najśmieszniejsze jest to, że wychodzimy, żeby się zmieniło, a nie zmieni się, ponieważ wychodzimy. Czyli musimy zostać w kontakcie, przećwiczyć przede wszystkim w ogóle kontakt. Bo jeśli ktoś doprowadza się do takiego stanu, że wyciekło z niego życie, to on nie jest w kontakcie z nikim, z niczym, z żadną informacją, z żadnym przeżywaniem. Nie jest w kontakcie ze sobą. Więc nic się nie zmieni. I taki kawałek pracy, ten ruch do działania, zmieńmy to. Jak to zmienić? Co teraz wytyczyć? Co mogę zrobić, żeby to zmienić? Działa tak naprawdę przeciwko zmianie. I to jest filmik o tajemnicy zmiany, ale wrócę jeszcze do tej historii, ponieważ jest tam jeszcze pewien bardzo ciekawy aspekt. To do spotkania jeszcze raz. Dziękuję. Na razie, pa.